Jeszcze całkiem niedawno GKS Katowice rozdawał karty w naszej lidze. Przez 10 kolejnych sezonów reprezentował nasz kraj w europejskich pucharach. Dziś o tej wielkości już tylko przypominają pamiątkowe zdjęcia i plakaty w klubowym budynku. Teraźniejszość piłkarzy z Katowic nie jest już taka różowa. Ostatnie miejsce w tabeli, 19 zdobytych punktów, a więc walka o utrzymanie. A dzisiejszy przeciwnik to GKS Bełchatów. Panie trenerze, czy GKS Bełchatów już jest pewny swojego ligowego bytu? Nie może być takiej pewności na tą chwilę. Dzisiaj gramy, można powiedzieć, mecz o 6 punktów z przeciwnikiem, który myśli podobnie jak my o zwycięstwie w dzisiejszym meczu. Po meczu w Katowicach czekają nas 3 trudne mecze z Legią, Widzewem i Wisłą, gdzie o punkt będzie zdecydowanie trudniej aniżeli dzisiaj. Stąd nasz ligowy byt na pewno jeszcze jest zachwiany. Piłkarze GKS-u Katowice nie wygrali od 8 spotkań. W 3 minionych nie zdobyli nawet bramki. Ostatni komplet punktów zdobyli 24 października ubiegłego roku, pokonując 2-0 w Wodzisławiu Odrę. Jak będzie dziś, przekonamy się za chwilę. Bardzo trudne warunki, szanujemy swoje nogi. Jedna i druga drużyna. Tam wymachiwanie rękami nie pomaga w niczym i bardzo proszę o sportową postawę na boisku i życzę sportowej walki. Proszę bardzo. A tej sportowej walki życzył Zygmunt Zióber, sędzia główny dzisiejszego meczu. Pomagali mu asystenci Piotr Burant i Wojciech Kulaszka. Obydwie drużyny praktycznie w swoich optymalnych składach, a pierwsza groźna akcja to atak GKS-u Bełchatów. 4. minuta gry. Jacek Berenstein, piłka odbija się jeszcze od obrońcy GKS-u. Przejmują Krzynówek, ponownie Berenstein, piłka wychodzi na aut. Już w 2. minucie trener GKS-u Marek Koniarek musiał dokonać zmiany, bowiem kontuzji doznał Artur Adamus, w jego miejsce wszedł Kościelniak. A my popatrzmy na tę akcję. Jacek Berenstein, ale Kocz nie musiał interweniować. Wiadomo, że presja z jednej i z drugiej strony, te punkty są potrzebne, szczególnie GKS-owi Katowice, no ale tak jak słyszeliśmy wcześniej w wywiadzie z trenerem Pawlakiem, Bełchatów także nie przyjechał się tu bronić. I ponownie on w ataku. 7. minuta gry. Jacek Krzynówek. Piłka nie wychodzi na aut bramkowy. Jeszcze Berenstein strzela i poprzeczka ratuje GKS Katowice. No właśnie tego przed tym meczem obawiali się trenerzy z Katowic. Marek Koniarek mówił, że groźne są te wejścia, szczególnie Berensteina, a także Patalana i Bykowskiego. No i była to próbka umiejętności, jakie posiada napastnik GKS-u Bełchatów. Widać było, w jakich warunkach piłkarze musieli grać, grząsko. W Katowicach prawie cały dzień padał deszcz, a to Dariusz Dźwigała minimalnie nad poprzeczką. Uzasadnione pretensje bramkarza Krupskiego do swoich obrońców. Wiadomo, że Dariusz Dźwigała słynie z dobrych strzałów z dystansu. Akcja Katowic, na chwilę przerwana przez GKS. Ponownie w natarciu goście. 15. minuta gry, jest Jacek Krzynówek, pomocnik Bełchatowa w pole karnej. Tutaj błąd Widucha i Tkocza. Do piłki dopada Bartosz Chińc i 1-0. Goście z Bełchatowa obejmują prowadzenie. A w powtórce wyraźnie widać, jaki kardynalny błąd popełnił obrońca Mirosław Widuch i bramkarz Tkocz. Pogubili się zupełnie i Bartosz Chińc strzela swoją drugą bramkę w tym sezonie w pierwszej lidze. On nie jest napastnikiem, to defensywny pomocnik, który wyręczył w tym przypadku kolegów z ataku. Czym odpowie GKS Katowice? Muszalik rusza na bramkę Krupskiego. Poradził sobie z obroną do Andruszczaka. Ten pada, ale nie ma faulu. Dariusz Dźwigała. Po lewej stronie ma Mandziejewicza. Jeszcze nie koniec tej akcji. Spore zamieszanie. Piłka na chwilę opuszcza pole karne drużyny Bełchatowa i rusza Andruszczak minimalnie obok słupka. O dużym szczęściu mogą teraz mówić piłkarze z Bełchatowa. Popatrzmy jeszcze raz. Wbiegł w pole karne Andruszczak i dosłownie centymetrów zabrakło do szczęścia. A to ta sytuacja, w której wcześniej Andruszczak upadł, ale tu wyraźnie widać, że nie było żadnego faulu. Popatrzmy, co działo się dalej. GKS Katowice cały czas atakował. Adam Kucz, podcięty tam przez Kaczmarka.
A więc będzie rzut wolny, wymarzona sytuacja dla Dariusza Dźwigały. Czy z tego elementu padnie wyrównujący gol? Tymczasem nie Dźwigała, a Muszalik wykonał ten stały fragment gry. A po 45 minutach to grupka kibiców z Bełchatowa miała powody do radości. No, wyręcza pan napastników. Nie, poszedłem za akcją, którą zainicjowałem. Pomyli się obrońcy GKS-u, wykorzystałem ją, wygrywamy 1-0, bardzo się z tego cieszę. A w przerwie w kawiarence klubowej dawnych wspomnień czar. Jan Urban, były piłkarz Górnika i reprezentacji, Piotr Piekarczyk, obrońca GKS-u, no i Jan Furtok. Super snajper GKS-u i HSV, na pewno przydałby się teraz swoim młodszym kolegom. A to już druga połowa. Pierwsza groźna akcja, Katowic, Dariusz Dudek, brat naszego bramkarza, który broni bramki Feyenoordu Rotterdam minimalnie obok słupka. A na trybunie honorowej przyjaciele, prezesi Płosko-Niedziurowicz. My popatrzmy na to, co działo się na boisku w drugiej połowie. Cały czas w natarciu GKS Bełchatów Jacek Berenstein szuka swoich kolegów, ale sam decyduje się na strzał i tutaj Tkocz popisuje się dobrym refleksem. 30 minuta drugiej połowy. W natarciu katowiczanie, Adam Kucz. Cały czas on przy piłce, podanie tam do Muszalika, co będzie spore zamieszanie i w tym momencie sędzia pan Ziober dyktuje rzut karny za zagranie ręką przez Marcina Kaczmarka. W powtórce zobaczymy, że niesłuszne pretensje piłkarzy GKS-u Bełchatów, bowiem rzeczywiście Kaczmarek odbił piłkę ręką właśnie w tym momencie. A więc szansa na wyrównanie. Trener Marek Koniarek i Mirosław Widuch, jego kapitan, ale broni Krupski. A więc tak jak w meczu z Widzewem, GKS Katowice nie wykorzystuje tak wspaniałej okazji, jaką jest rzut karny. Dramat Marka Koniarka. I jeszcze raz strzał i obrona Jarosława Krupskiego. Do końca dosłownie parę minut GKS, mimo tego, że zmarnował tak dogodną sytuację do wyrównania, jaką był rzut karny, cały czas w ataku. Bosowski i Krupski. W świetnej formie jest dzisiaj bramkarz GKS-u Bełchatów. 30 lat rutyna i to widać praktycznie przy każdej okazji. Obronił rzut karny, a teraz kapitalnie interweniował przy strzale Adama Bosowskiego. Nerwy trenera Krzysztofa Pawlaka. Jeszcze nie koniec. Widuch do Kucza. Cały czas katowiczanie przegrywają 0-1, ale od dosłownie kilku minut są w natarciu. Tak jak teraz. Ireneusz Kościelniak, ale Jakubczak. Ten strzał odbija się od obrońców GKS-u Bełchatów. Czym zakończy się ta akcja katowiczan? Niecelne podanie do Muszalika, ale było groźnie. Zatroskana mina kierownika drużyny z Katowic, Dariusza Wolnego. I ostatnia akcja piłkarzy GKS-u Katowice. Kucz do Kubisza i gol! W 90 minucie pada wyrównanie 1-1. Marek Kubisz wszedł w drugiej połowie i był tam, gdzie powinien. Kubisz strzelił swego trzeciego gola w tym sezonie, ale jakże ważnego. Świetne podanie od Kucza. Tutaj jeszcze Mandziejewicz przedłuża piłkę głową. No i Marek Kubisz. Krupski w zasadzie bez szans. Po tej akcji sędzia bardzo szybko już zakończył spotkanie. Nerwy trenera Koniarka. I załamanie Krzysztofa Pawlaka. Panie Marku, wiara czyni cuda. No, czy takie cuda? Zwycięstwo to by było cuda. Jeden punkt nas nie ratuje za bardzo. Nie cieszycie się z tego punktu? No, w takiej sytuacji, żeśmy wyrównali w 90 minucie, to tak, no ale wolelibyśmy jednak 3 punkty. A 3 punkty pewnie także wolałby prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marian Dziurowicz.
No, typowy mecz walki. Widać, że obie drużyny dążyły z determinacją do zwycięstwa. No, mimo wszystko, że GKS miał cały mecz przewagę, nie potrafił znaleźć dostatecznych środków na to, żeby pokonać Bełchatów. Końcowego pomysłu mi brakowało na rozegranie akcji.